Dzień dobry, witam serdecznie. Patryk Kaczmarczyk na skype'owych łączach. Siemanko, Patryk. Siemanko, witam. A, no i co, KSW 94 Ergo Arena. Już coraz bliżej. Wszystko w przygotowaniach idzie zgodnie z planem, Patryk, na razie? Tak. Jest naprawdę bardzo dobrze. Teraz ten najcięższy okres tak naprawdę, czyli no, zbijanie wagi połączone z mocnymi sparingami, czyli no, nic łatwego, ale no bardzo, bardzo lubię to robić i no i to już jest taki okres, w którym łapię tą ostrość i jest naprawdę, naprawdę fajnie. Ilu twoich kibiców wybiera się do Trójmiasta? Sprzedałeś już jakąś większą ilość biletów? Wiesz co, wziąłem teraz naprawdę, żeby się z tym nie męczyć, tylko 140 sztuk i to jest max, co sprzedam, bo no jak po prostu mi tych biletów zaraz zabraknie, bo tam chyba do 15 kwietnia nie sprzedaję, to będę odsyłał na e-bilet, bo no po prostu wiem, że nie jest to łatwe, to sprzedawanie biletów i zazwyczaj gdzieś organizuję inne osoby, żeby to za mnie robiły, no ale teraz stwierdziłem, żeby już nie zaprzątać sobie tym głowy, to po prostu wezmę mniejszą ilość, a reszta, jeżeli ktoś będzie chciał więcej pojechać za mną, no to ten e-bilet jeszcze ich tutaj ratuje, ale słyszałem, że tych biletów jest naprawdę mało, bo hala w ekspresowym tempie się wyprzedaje. Walka z Robertem Ruchałą, rewanżowa walka o tymczasowy pas. Sądziłeś, że po zwycięstwie z Danielem Rutkowskim to właśnie Robert będzie twoim kolejnym przeciwnikiem? No wiesz co, tak myślałem. No, ja nie ukrywałem, że jak mam walczyć to tylko już o pas, bo wiedziałem, że pokonanie Rutka daje mi tą kartę przetargową, która no musi to być pas i tyle, nie? I tak naprawdę nie interesowało mnie, kto będzie rywalem, no ale wiadomo, że mówiłem do KSW, że jeżeli będzie to Robert, no to dwie pieczenie na jednym ogniu, nie? I bardzo chciałbym tego rewanżu i chciałbym pasa, także no wyszło po mojemu, jest naprawdę piękna sytuacja do tego, żeby zrobić coś dużego, nie? Czyli nie dość, że wygrywam ten pas, to jeszcze rewanżuję się za jedną z dwóch moich porażek w karierze, także idealnie. Czy spodziewałeś się, Patryk, że twoja rewanżowa walka z Robertem, w dodatku o pas, nie będzie choćby co-main eventem na gali? Nie spodziewałem się szczerze. Myślałem, że właśnie to będzie co-main event, ale szczerze tak kurczę, no wiesz, no ja rozumiem, że jest Arek Rossi z Arturem Szpilką i wiem, jak działa trochę taki kibic spoza środowiska MMA i wiem, że były takie sytuacje, jak na przykład kiedyś była taka gala, na której też walczyłem, gdzie Pudzian bił się chyba przed sobą Przybyszem, no i po walce Pudziana zaczęli wychodzić ludzie z hali, nie? No dzieje się tak w KSW, wiesz, trochę szkoda, że nie jesteśmy tak mocno promowani też, wiesz, tak jak oni wcześniej mieli tą telewizję i zostali na takie właśnie duże gwiazdy z nich zrobione, no to my mamy trochę ciężej w tym przypadku i wydaje mi się, że rozsądnym ruchem jest, że nad nami jest ten Szpila z Wrzoskiem po prostu, no bo to jest taka walka, która głównie ze sprawą Artura Szpilki trafia do naprawdę wielu, wielu tysięcy ludzi. I ja to rozumiem i wiem, jak działa ten biznes, dlatego nie jest mi z tego powodu przykro. Wiadomo, że chcę mieć main eventy i tak dalej, ale najpierw KSW musi mnie dobrze wypromować, ja muszę wygrywać walki, no i wtedy dopiero będą te main eventy i sprzedawanie dużych hal. Ale żeby do tego doszło, no to muszę ja wygrywać walki i KSW popchnąć mnie do mainstreamu. Ja mam na to kilka pomysłów, ale to już po wygranej walce o pas. No to na pewno tutaj wszyscy jesteśmy ciekawi tych pomysłów. Jak bardzo myślisz, że zmieniliście się jako zawodnicy? No bo ja nawet nie będę patrzył typując na waszą pierwszą walkę, tylko raczej na progres, który zanotowaliście w dwóch ostatnich waszych walkach. Jak myślisz, czy to w ogóle będzie, czy w ogóle bierzesz pod uwagę, planując taktykę na to starcie, to jak po prostu Robert zachowywał się w waszym pierwszym starciu? To znaczy, wiesz co, całkiem swojego stylu walki nie zmieniliśmy tak naprawdę, no bo gdzieś robimy podobne rzeczy do tych, co robiliśmy w tej pierwszej walce, ale na pewno rozwinęliśmy się, robimy to w dużo bardziej przemyślany sposób, jesteśmy mądrzejszymi zawodnikami. Fizycznie obydwaj też się zmieniliśmy, jesteśmy już, wiesz, no naprawdę obitymi zawodnikami. No i gdzieś tam w czołówce tej kategorii w naszym kraju już teraz to naprawdę taka czołówka, że numer jeden z numerem dwa.
Także no, kurczę, no, na pewno dużo się zmieniło, ale ja jeszcze niedawno oglądałem tą pierwszą walkę i gdzieś tam jakieś swoje wnioski wyciągałem. Oglądałem też oczywiście późniejsze walki Roberta. I tam jest dużo rzeczy, które on powtarza, wiesz, nawet z tej pierwszej walki. No ale są one, wiesz, przemieszane z tym progresem, który zrobił w czasie od tamtej pory, już nawet nie wiem, ile lat minęło. Jakie miałeś myśli w głowie w momencie, w którym wylatywałeś do Stanów na obóz przygotowawczy do walki z Robertem i zobaczyłeś Roberta, że wsiada do tego samego samolotu, co ty? No ja już usłyszałem to jakiś czas wcześniej o tym, że on będzie leciał tym samym samolotem. No śmieszna historia, wiesz co, no mieszkamy obydwaj w Polsce, tutaj się przygotowujemy do większości swoich walk, a na walkę ze sobą lecimy tysiące kilometrów od domu, a tam jesteśmy, no nie wiem, ile tam byliśmy, chyba z 30 kilometrów od siebie trenowaliśmy, nie? No także no ciekawa historia na pewno i na szczęście KSW to wykorzysta chociażby w trailerze. No i to jest coś innego, coś nowego na pewno. No właśnie dzisiaj coś zdradzałeś, nie będę może mówił co a propos tego traileru, ale rzeczywiście, drodzy widzowie, możecie się spodziewać, że jakieś tam smaczki z tej wyprawy samolotem zostaną przemycone. Killcliff, jak poszły przygotowania tam, Patryk? No bardzo fajnie, na pewno mega przygoda. No i co, no przede wszystkim bardzo dużo sparingów i to po to tam pojechałem. Mocni sparing partnerzy, bardzo duży wybór tych gości. I goście z UFC, z PFL, Bellatora, no naprawdę czołowa i dużo mi to dało psychicznie, bo na tle tej czołowy nie wyglądałem słabo i naprawdę fajnie mi się sparowało z tymi gośćmi i myślę, że kiedyś tam wrócę, nie? Czyli kompleksów żadnych nie było? Zero, naprawdę zero. Nie, wiesz, nie będę ci tam, wiesz, mówił tak, znaczy prywatnie może bym ci powiedział, ale nie będę tego przed kamerą mówił, co tam się działo na sparingach. No ale naprawdę nie było tak, że ktoś mnie tam, wiesz, jakoś bił, czy wyraźnie od kogoś odstawałem. W przyszłości planujesz powrót tam? Powiem ci tak, że bez jakiegoś wielkiego ciśnienia, bo ja też nie jestem takim mega wielkim fanem Stanów Zjednoczonych i nie ukrywam, że mój kolejny obóz na pewno odbędzie się w Tajlandii, no bo gdzieś jestem bliżej mojemu sercu są tamte rejony, no ale na pewno Stany też gdzieś w przyszłości, no bo wybór tych sparring partnerów przede wszystkim jest dużo, dużo większy. Już w Tajlandii jest większy niż w Polsce, a tam jest jeszcze większy, nie? Ale no to wydaje mi się, że i tu można zrobić świetny obóz. O Tajlandii jeszcze za chwilkę pogadamy, zamienimy parę słów, natomiast jeśli jesteśmy przy Killcliff, no to jak podobało ci się Miami ogólnie, jak podobało ci się na Florydzie? Bardzo mi się podobało, ale szczerze, wiesz co, no jak z perspektywy takiego, wiesz, chłopaka jak ja, jak gdzieś oglądałem w telewizji Stany Zjednoczone, zawsze to było dla mnie takie wow, wielki świat i tak dalej, a troszkę no nie jaram się tak jakoś mocno tym, wiesz, klimatem Stanów Zjednoczonych. Nie jest to jakiś mój taki, nigdy nie była to moja jakoś taka bardzo wymarzona podróż. No i Miami jest, na pewno fajnie tam jest pojechać, zobaczyć, ale no pewno wakacyjnie bym nie wrócił tak, żeby sobie posiedzieć w Miami i pochillować. No nie jest to mój jakiś tam ulubiony kierunek podróży. Czyli na stałe też byś tam nie zamieszkał, nie przeprowadziłbyś się do Stanów, nie, żebyś... Zdecydowanie nie chciałbym raczej, jak miałbym na stałe się gdzieś przeprowadzać, to pewnie do Tajlandii. Widziałem, że miałeś spotkanie z Zaborem i Karoliną Kowalkiewicz. Co tam się działo, jakiś grill, imprezka, czy raczej treningowo? Najlepszy, szczerze, najlepszy stek, jaki w życiu jadłem, nie? Zabór zrobił tak dobry ten stek, no nie wiem, on chyba gdzieś tam z tej kubańskiej dzielnicy wziął mięso i naprawdę gość potrafi gotować, nie? Ja w szoku byłem, szczerze byłem w szoku, nie? Naprawdę zna się na żarciu, nie? I nie dziwię się, że musieli robić akcję, żeby go odchudzać, bo no wie, jak dobrze zjeść. Wygląda, jakby znał się na żarciu też, no. No i naprawdę to nie są tylko pozory, nie? Z Robertem Ruchałem gdzieś tam miałeś okazję się widzieć w Stanach, czy tylko w samolocie? Tylko w samolocie. A nie, no i przepraszam, jak nagrywaliśmy ten trailer do KSW na plaży. Wtedy też.
No i właśnie wywołałeś wcześniej Tajlandię, bo ja pamiętam, że nagrywałem z Robertem właśnie wywiad. Powiedziałem, no bo to było zaraz po jego przylocie do Stanów. Mówię, słuchaj, no Patryk teraz siedzi w Tajlandii, przygotowuje się, ty w Stanach? A on mówi, nie, my się spotkaliśmy w samolocie do Stanów właśnie i rzeczywiście dopiero to sprawdziłem, że ty praktycznie prosto z Tajlandii poleciałeś Nie, do Stanów. nie, ja byłem, wiesz co, ja byłem wakacyjnie w Tajlandii po walce z Rutkiem, bo ja miałem tam kontuzję tej nogi, gdzie nie mogłem w ogóle trenować, półtora miesiąca nic. Także ja tam w ogóle, ja tam zrobiłem raz tylko jakąś siłownię chyba, jak byłem w Tajlandii, a to było czysto wakacyjnie, nie? I ja potem wróciłem z Tajlandii, potrenowałem w Polsce, no i zaraz leciałem do Stanów, nie? Powiedziałeś, że jednak do kolejnego obozu zagranicznego bliżej by ci było w Tajlandii. Podglądałeś tam przynajmniej, jak wyglądają treningi? Byłeś zobaczyć sobie? Ja byłem jeszcze wcześniej jeden raz, to byłem na obozie, już w Bangtao trenowałem. Czyli to było w, kurczę, żeby cię nie skłamać, w tamtym roku, w lutym, jakoś byłem chyba w Tajlandii, to byłem na obozie w Bangtao i naprawdę bardzo mi się tam podobało. No i ten klimat cały mi się podobał tej Tajlandii, że wiesz, jedziesz sobie w samych spodęgach na skuterku, na trening, jest taki no klimacik, wiesz, ja jestem też fanem kickboksera. Filmu z Jean-Claude Van Damme. Bardzo mi się podobał ten klimat Tajlandii. Tajowie, przemili ludzie. No i przede wszystkim jest 3 razy taniej niż w Stanach, nie? A propos skuteru, to ci może powiem taką historię, bo nie wiem, czy wiesz, robiłeś tam to prawo jazdy tamtejsze? Nie, dostałem mandat i to jest, stary, jechałem bez kasku i bez prawa jazdy. Gość mnie trzasnął 1000 batów, to 120-160 zł mandatu. I na tym mandacie mogłem jeździć 2 dni. No. Że normalnie dostaję mandat i mogę na nim sobie prowadzić 2 dni. Także... Bo wiesz, jak jest tam jest taka luta, że właśnie większość turystów od razu, czytałem o tym kiedyś, że większość turystów od razu idzie wypożyczyć skuter i sobie jeździ. Jest wszystko ok, właśnie, dopóki nie ma wypadku komunikacyjnego, wiesz, z jakimiś obrażeniami. Wtedy robi się już niekolorowa. Podobno w Tajlandii zrobienie tego prawa jazdy, tego takiego pozwolenia na ten, to jest kwestia 3 czy 4 godzin, wiesz? Także... W ogóle można kupić gdzieś to takie międzynarodowe prawo jazdy za 50 zł. Ktoś mi No, to opowiadał, także no... To jest właśnie coś takiego, także na drugi raz się może rozejrzeć. Dlatego podoba mi się Azja, stary, właśnie o to chodzi, nie? Że wiesz, że tam idziesz na 5 dych, załatwisz jakąś taką sprawę, która czy w Polsce, czy w Stanach zajęłaby ci o Jezu. Nie no, w Polsce to teraz wiesz, monitoring w samochodach i tak dalej na prawo jazdy. Tam jest jeszcze to takie poczucie, że człowiek jest wolny moim zdaniem i to jest mega fajne. Ja lubię się tak czuć. A wiesz, no jednak w Stanach mi trochę to tak, znaczy no nie mówię, że przeszkadzało, bo tam też było naprawdę bardzo fajnie. Nie to, że ja jakoś krytykuję Stany, bo też było mega i na pewno gdybym mógł, to bym sobie jeszcze raz tam wrócił i potrenował. Ale jak mam wybór, no to chyba bardziej po prostu idę w tą stronę tej dzikiej, dzikiej Tajlandii. Widziałem na Twitterze, że miałeś małą spinkę z Dominikiem Woźniakiem, Menago, Roberta. Czy wszystko już zostało tam wyjaśnione? Znaczy, no ja nie mam co tutaj wyjaśniać z nim, no wystarczy spojrzeć gdzieś na ten jego Twitter i wiesz, tam zaczęło się od tego, bo tam redaktor w poprzednim wywiadzie na tym Polish Fighters pytał się mnie właśnie o tą, to było jakiś czas temu już, gdzie ten gość po prostu na 5 wpisów na Twitterze, 4 napisał o mnie, nie? No to ja do niego już tam, wiesz, powiedziałem, że wariacie, weź przestań szukać rozgłosu, jak już nie wiem, już czekał tylko na moją odpowiedź, wiesz o co chodzi. Jakieś tam prowokacje, w sensie, że ja trenuję 3 razy dziennie, bo tam kiedyś wrzucałem jakoś tam, że biegam rano, jak pójdzie rano, 5, potem coś, a ja miałem kontuzję, która... Piękny pies. Dziękuję. Kontuzję miałem, która uniemożliwiała mi po prostu trenowanie całego MMA. A nie będę, wiesz, nie będę wychodził nieprzygotowany do takiej walki, nie? I dlatego odkładałem tą walkę jak najdalej mogłem po prostu i padło na ten maj. A jeżeli nie wierzy w moją kontuzję, no to może poprosić mnie o wyniki. Ja mu dam wszystkie papiery na to, jaka to była kontuzja i co tam się stało. Nie mam z tym problemu, a wiesz, pisać takie wpisy, jeżeli byłby to poważny menadżer, no to umówmy się, jaki poważny menadżer jakiś kieruje takie wpisy, zaczepki. On chyba uważa, że jakoś wkurzy mnie, czy wejdzie tym do głowy, albo zmusi mnie do jakichś może obraźliwych tekstów w stronę Roberta, czy wiesz, żebym po prostu miał ten PR taki tego złego gościa, nie? Jak zwykle. Ale nie, ja po prostu olewam tego typa, nie? Jak wiesz, aj dobra, już sobie oszczędzę, nie będę tego mówił, bo mam jeden tekst przygotowany na niego, ale jeszcze poczekam. Zostaw sobie na później.
w takim razie, bo jakby też tutaj żadnych aferek nie chcę kręcić, bo tak z ciekawości zapytałem, bo widziałem właśnie, że coś się wydarzyło, ale nie oglądałem właśnie tego wywiadu dla Polish Fighters, więc nie bardzo wiedziałem o co tam chodzi, ale widzę, że nic poważnego w sumie. Nie, raczej to jest taka jednostronna, wiesz, szukanie dymu. Parnas zostanie w KSW twoim zdaniem? Moim zdaniem nie. Chociaż tu ma bardzo dobre pieniądze płacone, to uważam, że zbliża się do tego, wiesz, limitu. No bo ja rozumiem, że KSW mu może zapłacić bardzo, bardzo dużo, no ale żaden pracodawca nie zapłaci ci więcej pieniędzy, niż jesteś w stanie wygenerować. To jest chyba jakaś taka podstawa biznesu, nie? I wiesz, no i ja uważam, że oni by musieli, żeby, wiesz, zapłacić mu jakoś mega bardzo dużo, to oni by musieli mu zrobić 2-3 walki w roku we Francji. No bo on nie sprzeda na przykład hali w Gliwicach, nie? Nie jest taką gwiazdą jak Mamet, nie jest taką gwiazdą jak Pudzian. Miał walkę wieczoru w Gliwicach i widzieliśmy, że nie był to taki szał, jak wiesz. I tym bardziej miał ją z Bartosem o 3 pasy. No to zrobisz coś bardziej wow teraz z nim? No nie zrobisz. No i uważam, że jednak, że to będzie kierunek gdzieś w PFL pewnie, bo UFC też mu dużo nie zapłaci, a on lubi pieniądze i mówi o tym wprost. Za to też go szanuję, że wiesz, wprost mówi, że chodzi mu o hajs. Chce jak największe pieniądze. Nawet wyśmiał teraz to zaproponowali Stricklandowi za walkę z Kostą, nie? No stary, 200 tysięcy dolarów byłemu mistrzowi tak kontrowersyjnej postaci, to jest tak jakby mu trochę napluli w twarz moim zdaniem. Chyba wiesz, chcieli mu napluć, wiesz? Chyba tak, no bo po prostu to jest taki, wiesz, ostry gość, który nie boi się mówić prawdy o tym za przeproszeniem po pierdolonym świecie. I mówi o tych, wiesz, o tych rzeczach, które tam w Stanach nie każdy toleruje, nie? I pewnie tak będą działać, żeby się go pozbyć, nie? No ale no jest jak jest, ja mega szanuję Stricklanda za to, co tam, wiadomo, że tam swoje odklejki miał chłopak, ale dużo, dużo rzeczy, z którymi się zgadzam i nieraz tam dodawałem jego wypowiedzi na swoich profilach. Ja też, rzeczywiście Strickland jest kontrowersyjny, z częścią jego wypowiedzi się absolutnie nie zgadzam, jak chociażby to o tej Ukrainie, jak wtedy powiedział, że no mniejsze tak. Państwo, ale rzeczywiście chodzi o taką poprawność polityczną i to, w jakim żyjemy, jak to powiedziałeś, za przeproszeniem po pierdolonym świecie, to też w pełni się podpisuję, bo po prostu on się nie gryzie w język i jak to mówi Róż, ale rucha tą poprawność polityczną bez uczucia, nie? także no ja szanuję bardzo takich ludzi, zresztą to wszyscy doskonale wiecie. Na co musisz głównie uważać, jeśli chodzi o Roberta Ruchała? Jakieś ciekawe spostrzeżenia a propos tej waszej rewanżowej walki? To znaczy, ja muszę uważać, żeby nie starać się za szybko zrobić mu krzywdy w tej walce. Tak, żeby, może źle to powiedziałem, żeby powstrzymać te swoje, wiesz, czasami odpałki, które udawało mi się powstrzymać w walce właśnie na przykład z Danielem Ludkowskim, że nie rzucałem wszystkiego, żeby kończyć walkę przed czasem. Tylko nawet jak dobrze trafiałem, to gdzieś zachowywałem chłodną głowę, nie dobijałem za wszelką cenę. Tylko starałem się rozgrywać to na własnych zasadach i tak, żeby wiesz, żeby gdzieś tam szanować ten pasek z energią, bo nieraz to serce mi podpowiada, żebym ruszał, wiesz, pełnym piecem i to się nie zawsze dobrze kończy. No i wiem, że muszę szanować ten pasek z energią i nie robić wszystkiego, żeby starać się go skończyć przed czasem, tylko zawalczyć mądrze. I na pewno muszę uważać, wiesz, no kurczę, kopie z daleka, dobre zapasy, dobry grappling. Każdy wie, co Robert robi dobrze. Ja skupiam się na tym, co wiesz, co ja robię dobrze i będę starał się to doprowadzić. Nie będę się przejmował tym, wiesz, co on sobie zaplanował, tylko wyjdę tam zrobić swoje. 5 rund. Bardzo się cieszę z tego powodu, naprawdę. Chciałbym nawet tak przewalczyć to, żeby chociaż ta 5. runda się rozpoczęła i żebym, wiesz, poczuł te 5 rund pierwszy raz. Wiadomo, że jak będzie można skończyć w 4, no to nie odłożę ręki, bo to by był piękny scenariusz, ale chciałbym poczuć to 5 rund, tak szczerze. Pamiętam, że rozmawialiśmy kiedyś o twoich takich problemach zdrowotnych, które powiedziałeś, że wyeliminowałeś, czyli rozumiem, że podtrzymujesz te słowa i już tego nawrotu nigdy więcej nie było. Wiesz co, no to jest taka sprawa, że nigdy nie wiesz, czy zdrowie ci, wiesz, dopisze, czy nie. Stary, tak jak, wiesz, kontuzję możesz zarąbać jakąś tydzień przed i może walki się nie odbyć w ogóle, ale nie, jeżeli chodzi o te problemy tam, co miałem z żołądkiem, no to zadbaliśmy o to bardzo dobrze przed walką z Rutkiem, no i czułem się doskonale, naprawdę. Waga mi wróciła pięknie, czułem się no, perfekcyjnie i zrobimy wszystko, żeby powtórzyć
powtórzyć to na walkę z Robertem, no bo to jest kluczowe, ja muszę, wiesz, muszę czuć się po prostu dobrze, jak w ten dzień walki ta robota musi być zrobiona perfekcyjnie. A nie zawsze zdawałem sobie z tego sprawę i często było tak, że najcięższa robota kończyła się na zrobieniu wagi, a później już taki, wiesz, trochę highlight, nie? A nie, robota się kończy dopiero jak wychodzę z klatki i to jest teraz dla mnie priorytet. Myślisz w ogóle co potem, czy na razie skupiasz się tylko na walce z Robertem? Nie, już się, oduczyłem się takiego planowania, wiesz, rzeczy nie do końca zależnych ode mnie, bo walka się swoimi prawami rządzi i naprawdę może wydarzyć się wszystko. Dlatego nie planuję, tylko 11 maja mnie interesuje ta walka, oddam wszystko, całe swoje serce włożę tam w tą walkę i oddam tyle, ile będę musiał, żeby wyrwać ten pas. No to co, szanowni widzowie, Patryk, bo ja tam słyszę, że chyba ten padtaj już ci się zrobił. Także kończymy. Co, drodzy widzowie, Patryk Kaczmarczyk był moim rozmówcą. Miesiąc został do walki. Oczywiście wspierajcie, oglądajcie galę. Ja wam życzę z Robertem przede wszystkim zdrówka, żebyście obaj wyszli w takiej swojej szczytowej, dobrej formie i wtedy będziemy mieli na pewno my, jako widzowie, zajebiste widowisko. Na to wszyscy czekamy, na to wszyscy liczymy. Także Patryk, zdrówka, powodzenia, wszystkiego dobrego. Dziękuję ślicznie i pozdrawiam wszystkich. Na razie, hej. Dzięki bardzo, Jaro.